Proszę Państwa, tak jak prosiliśmy na początku tej sesji, chciałem prosić, żeby wszyscy autorzy komunikatów ze wszystkich czterech konferencji zbliżyli się do nas, wyszli tu na przód sali, a artystę, pana Michała Fierka, który przygotował te nagrody, poproszę o krótkie wyjaśnienie. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja też postaram się bardzo króciutko. Oczywiście najbardziej zależałoby mi na tym, żebyście Państwo choć przez chwilę zobaczyli ten obraz w pełni. Także osobę odpowiedzialną czy za... Czy mogę prosić o zwinięcie podniesienie ekranu? O, wspaniale. Proszę Państwa, wychodźcie do przodu. Dołączam się do braw dla twórców referatów. Proszę Państwa, byłem niesłychanie wzruszony, kiedy wysyłając no ponad rok temu zdjęcia tego obrazu do profesora Witakowskiego i napominając o technice, w jakiej został wykonany, mianowicie, że jest to relief z ziarenek piasku, że nie ma tu ani farb, ani pigmentów, tylko każdy najdrobniejszy element jest wykonany z drobnych piasków. Są tu elementy marmurów kararyjskich, tufów wulkanicznych, piasków Dolnego Śląska, biele, to jest w ogóle, no mógłbym o tym mówić bardzo dużo. Obraz jest w trzech kolorach. W trzech kolorach, które dzielą tą płaszczyznę, dzielą ją na przestrzeń ciemnoty czy ciemności. Dzielą go na przestrzeń światła, oświecenia i prawdy. Ja widząc ten obraz po raz pierwszy, zdjęcie w internecie, a potem często drukowany między innymi w tygodniku Do Rzeczy, byłem wstrząśnięty. My malarze często mówimy o motywach, które widzimy i dotykają nas w taki sposób natychmiastowy, że to jest gotowiec, tu wiele nie trzeba zrobić. Spojrzałem na ten wrak, zobaczyłem to wzniesione ku górze skrzydło. Te formy, niejako jakby ciało naszego orła z dziobem i wiedziałem, że ja ten obraz muszę namalować. On stopniowo narastał, malował się 8 miesięcy z przerwą dwumiesięczną, czyli de facto była to tak dzień w dzień 6 miesięcy roboty. Przez wiele miesięcy towarzyszył mi taki mały samolot. Ja go potrzebowałem do tego, żeby nie zostać tylko i wyłącznie na poziomie martyrologii i cierpienia, żeby mieć cały czas tą nadzieję, że my ten wrak kiedyś podniesiemy. Ale w pewnym momencie zaczęły mi jakby się... Obraz chciał, żeby pojawiły się... Każdy malarz wie, że to obraz prowadzi, a nie malarz. Że obraz chciał, żeby pojawiło się tego światła jeszcze więcej. Zaczęły się pojawiać te promienie i wtedy, kiedy te promienie przejęły jakby ode mnie z tego zamiaru, który miałem, ten zamiar nadziei, to wyciszyłem ten obraz. Dla mnie cały czas te promienie, one symbolizują coś bardzo ważnego, co mamy i w historii Polski, i w przekazie tego wszystkiego, co nam zostawił Jan Paweł II. Nadziei na zmianę, nadziei, że doczesność nie jest jedynym rodzajem naszej bytowości. Dla mnie jest to obraz w pewnym sensie mistyczny. Jestem zachwycony, że w świecie nauki, bardzo dziękuję panu profesorowi Witakowskiemu, on też mógł być dostrzeżony. No to tyle. Dziękujemy bardzo. Pragnę dodać, że współautorstwo dzieła przynależy panu Tomaszowi Zdziebkowskiemu ze Stowarzyszenia Warsztaty Idei. Warsztaty Idei, tak. Prosimy bardzo. Rzeczypospolitej również. Polskiej. Miałem silne plecy ze strony właśnie tego społecznego stowarzyszenia Wielkopolan. I no może pan Tomasz jeszcze. Najkrócej jak można. Jesteśmy zaszczyceni móc współuczestniczyć
od początku w tym projekcie z panem Michałem. Premiera, odsłonięcie tego obrazu nastąpiło dokładnie rok temu w Poznaniu, też Święto Niepodległości. Przedstawiciele państwa, niektórzy przedstawiciele rodzin smoleńskich też byli z nami tam i bardzo hucznie żeśmy to odsłonięcie obchodzili. Jesteśmy naprawdę uhonorowani tym, że możemy dzisiaj w formie grafik numerowanych, specjalnych, opracowanych przez pana Michała uhonorować i podziękować niezłomnym badaczom, którzy tak nas prowadzą ku tej prawdzie i myślę, że jesteśmy coraz bliżej tej pełnej, prawdziwej prawdy i możemy razem w tej nadziei i z tymi życzeniami dojścia do tej prawdy jak najszybciej pozostać. Bardzo dziękuję i zapraszam państwa referentów, państwa do przekazania, do odbioru naszych grafik. Dziękujemy. My też wszyscy czujemy się uhonorowani. Prosiłbym autorów na scenę. Nie będę czytał nazwisk, bo myślę, że wszyscy znamy. Proszę bardzo, a artyści będą wręczać. Tak, jeszcze jest jedna praca tutaj. Pan prezes stowarzyszenia chciałby wręczyć panu ministrowi Macierewiczowi. To jest właśnie ten mały samolot, który mi zniknął w tych chmurach. I on jest wydrukowany zresztą jak wszystkie prace na Jedwabiu. Natomiast ta jedna praca, jeśli pan minister zechciałby spojrzeć, ten samolot jest wpisany w Jedwab, który jest uformowany w kształt granic naszego kraju. My sobie zdajemy sprawę, jak delikatną sprawą jest to, by ten wrak do nas wrócił, byśmy mieli wreszcie dowód podstawowy w tym całym dochodzeniu. I wiedząc, jakiej finezji politycznej trzeba dzisiaj, żeby go odzyskać, chciałbym właśnie swoim artystom, jako ziarnko piasku, jako ten jeden z obywateli Rzeczypospolitej, prosić pana ministra o to, żebyśmy zrobili to tak, żeby to zrobić, ale maksymalnie państwo czujecie, co ja chcę powiedzieć, prawda? To co, będziemy podawać pracę, a żeby się nie nudziło, to ja jeszcze mam taką dygresję, że... Pan minister. O nie, przepraszam, tak. Ja chcę bardzo, bardzo podziękować za cały trud, jaki panowie włożyliście w te dzieła. One zawierają nie tylko bardzo głębokie treści, ale i myślę przeżycia całego narodu polskiego w ciągu tych 5 lat. Tych milionów ziaren piasku. Tych milionów Polaków, którzy jak ziarnka piasku składali się na to, żeby umożliwić zmianę, jaka nadchodzi. Tak, tych milionów Polaków. Bardzo za to chcę serdecznie podziękować. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu całego zespołu parlamentarnego, tych, którzy natychmiast po tej tragedii zaczęli pracować naukowo, ale także w innym wymiarze nad przywróceniem prawdy o tym dramacie, prawdy dla przyszłości, prawdy dla Polski. I chcę powiedzieć też, że pana nadzieje z pewnością zostaną spełnione tak, jak pan to zamierzył. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Prosimy o wręczenie odznaczeń. Proszę bardzo, jeden troszkę mam niezręcznie, ale dać mi się. A kto wyszedł wcześniej albo się nie zjawił? Jego strata.
kultura. Proszę. Tak. Panie też prosimy, panie też są. Tak, 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 tak. Prosimy, prosimy. Prosimy, prosimy, panie również. Prosimy. Panie również. Prosimy, proszę z obrazem. Prosimy, prosimy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Prosimy bardzo. Wyżej, wyżej. Jeśli państwo pozwolą, to ja jeszcze mam taką jedną dygresję, bo obraz nie wisi tak, jak powinien wisieć. Po prostu ta ściana, która jest, jest atrapą. I on jest bardzo ciężki. Ja myślę, że on jest tak ciężki, jak siła argumentów we wszystkich referatach w stosunku do oficjalnej wersji. Więc myślę sobie, że on odpowiada temu, jak całe to dochodzenie było traktowane, ale myślę, że kiedyś będzie on po prostu wisiał wysoko, tak jak mu się należy, bo idealnie pasuje do tej wnęki. Naprawdę, 100%. Z każdej strony jest ta sama odległość, co w ogóle nie było zaplanowane. Dziękuję. Prosimy artystów też na scenę i prosimy o telewizję i fotoreporterów o zrobienie rodzinnego zdjęcia. Pytałem artystów, jaka jest przyszłość tego dzieła. Wiem, że różne instytucje są nim zainteresowane. Jestem przekonany, że Ministerstwo Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego będą zaszczycone, mogąc eksponować to dzieło. Dziękuję.